Trochę przykozaczyłem tutaj. Siemanko widzowie, dzisiaj zaczynamy tutaj z warsztatu. Tutaj są, poprawia sobie tutaj wydeszek. Zobaczcie, jaki ma elegancki, przerobiony wydeszek. Teraz dobra ja, padrze ryja. Ale tak, tutaj obcieram delikatnie i musi podłożyć podkładeczki. Zobaczcie, jakie mamy opony. Z kolcami. Niestety akurat śniegu już nie ma, ale my lecimy jeszcze na wąwozy dzisiaj. Ziemia jest troszeczkę zmarznięta, także to będzie dzień próby dla tych oponek. Zobaczymy, jak się będą sprawować właśnie na takim terenie jak wąwozy. Sami jesteśmy ciekawi, bo na razie przejechaliśmy się tylko raz czy dwa razy gdzieś tam po polach, jak było trochę śniegu. Teraz śniegu nie ma, także będziemy testować. Nie wiem jeszcze, ile osób będzie, bo na razie jest nas dwóch. Zobaczymy, kogo spotkamy na miejscu i tam będziemy latać. Także bierzemy się za ogarnianie jeszcze do końca maszynek i pakujemy sprzęty. Dobra, jeszcze tutaj musimy towar rozpakować, bo zobaczcie, na Karsmani tutaj remonty. Także niedzielka, my jeszcze o płytki nosimy. Busa w ogóle nie przyszykowaliśmy, bo w sumie wyjazd dzisiaj spontan. Ale ogarniamy szybko i ciśniemy. Akurat rozgrzeweczka będzie. Okej, zaczynamy jazdę. A, na kolcach przewalone na takim tym, kurde. Ale zobaczymy, jak to trakcję będzie dzisiaj nam trzymało. O, tak. Asfalt to przejebane. Strasznie się jedzie, ja pierdziele. Dzisiaj znowu przyjechaliśmy tutaj do Maćka. Tak na spontanie nam jazda wyszła. Mieliśmy jechać w inne miejsce, ale tam nikogo nie było do jazdy, więc przylecieliśmy tutaj do Maćka. On na jazdę zawsze chętny. O kurde, ale gryzie. O, jak zajebiście, powiem wam, w tym błocie zero ślizgu. Z Face'em widzę, też podjarany. Napierdziela, kurde. Ten zaraz się wyjebie na starcie. Jeszcze w drzewku wziął za... Ło! Trawersiki bardzo ładnie wybiera ta oponka. Fajnie się trzyma. Tak wręcz dosyć pewnie. Na zjazdach powiem wam, że wielkiej różnicy nie ma chyba, czy bym miał te kolce, czy nie. I tak jest ślisko, i tak jest ślisko. Ło! No w pewnym momencie zaczyna się robić ślisko jak na lodzie, mimo tych kolców. Się wgryza ta opona. Mam wrażenie, że ona taki k***a ślad robi, tak mieli. Co, pomóc iść? Mogłeś skoczyć na niego, to prawie jak na sankach by było. Ty, a może ona tak było? Ale nie mam jak ją złapać. Żeby co ją wygiąć? No, jak wygniemy, to nie pęknie. A pokaż. Złap. To najgorsze, że wiesz, ona w tą stronę i tak się obraca. Więc jak o tak ją... A czekaj. Coś... tam podłożyć, ty trzymaj. To ja beskid, to wygląda jakby... Ona chyba tak była po prostu. Czekaj, czy ja coś mam? Czekaj. No a jak? O! Ale już jak bardziej machnę, to pęknie. Muszę tak zostawić. Ale na tych kolcach można, się, można właśnie coś takiego zrobić na takim błocie. Kurde, to jest zajebiste. W takim błocie to się zajebiście jeździ na tych kolcach. Tak się trzyma wszystko, i przód, i tył. Normalnie czujecie się pewnie tak, jakbyście jechali po, powiedzmy, względnie suchym terenie. Czuć nawet po dźwięku motocykla, że on się wgryza, że ma co robić. To nie ma takiego od razu szybkiego wkręcenia, tylko słychać, że to jest dźwięk taki z obciążeniem, nie taki na luzie, że tam się motorek kręci i się koło wam obraca bez jakichś tam większych tych oporów. To normalnie czujecie, że to jest, kurde,
trakcja. Fajnie jest tak zarzucić dupę sobie na hamulcu, dokręcić mocniej kierownicą i wtedy dać gazu, wtedy wam się przód fajnie wgryza i tył zaczyna ładnie lecieć sobie swoim drugim śladem, ale jest to fajnie do opanowania. Nie ma czegoś takiego, że wam wyrywa się przód, na przykład, że motocykl jest podsterowny. On robi się delikatnie nadsterowny, ucieknie wam dupa, ale jest tak na granicy poślizgu. Widzowie, jaki zestawik tutaj mam. To jest powerbank, bo mój powerbank standardowy się zdał. Wziąłem boosterek do odpalania i ładuję sobie w międzyczasie baterię do GoPro. Tutaj o Space on przymierza się do nowego sprzętu. Jest Space on, sprawdź, czy to warte coś. Nie, fajnie go zgasić. Tylko jakby jeszcze jeździł. Gazu trochę może. Ale daleko chłop ujechał. Ale szybko. O zając! Uciekaj! Uciekaj! Muszę podjąć drugą próbę. Padła mi bateria, to sobie od razu naładowałem. Zmieniłem. I teraz lecę. Tak właśnie, jak gdzieś wam wyrzuca przy dużej prędkości, że nawet nie tylko przy dużej prędkości, albo koło śmachty wam kierą, czy coś rzuci, no to trzeba zachować zimną krew, nie gdzieś tam nie wystawiać nóg, nie hamować, tylko niech motocykl leci sobie odciążony tym swoim gazem, swoim tempem. Najgorsze jest to, jak właśnie motocykl sam potrafi się wyprowadzić, a rider mu w tym przeszkadza. Lepiej jest pozwolić sobie, żeby ta kiera delikatnie sama zaczęła pracować i wtedy motocykl sam się wyprowadzi z tego poślizgu, gdzieś tam jakiejś kryzysowej sytuacji. Czy zauważyłem, że w momencie, kiedy zdejmujesz nogę z podnóżka, gdzieś wciśniesz hamulec, bo się przerazisz, zaczynają się te problemy. Oho, asfalt. No po asfalcie to dziwnie. Teraz to jest już tak, że jest przymus jechać poboczem. Nawet nie chcesz na asfalt wyjeżdżać, bo jest mega niebezpiecznie. Fajnie tak wyduszasz hamulec o takim zjeździe, gdzie jest zakręt i dupa tak fajnie zjeżdża za przodem. O ty! Nie wiem w ogóle, co się stało. Nie mam pojęcia. Jakby w ogóle nie czuję, żeby było tak ślisko. Sobie tak muszę ustawić, żeby koło były w dół zbocza. To jest łatwiej moto podnieść, tylko o co? Idzie. Dobrze.
Ale zapierdziela szybko na wyłączonym silniku jak elektrykiem. Znowu ta sama trasa do zjazdu. Ta sama trasa do zjazdu. Kurwa, wyprzedził mnie. Fajnie, jak siadasz do tyłu, to dociska ci dupę. I wtedy ładnie łapiesz trakcję, nawet na zjeździe przy hamowaniu. Tył jest dociążony, lepiej się wgryza. O ty k***a, znowu nie w tą stronę. Trochę przykozaczyłem tutaj, za wolno ten podjazd. Chciałem, że wyjdzie ładnie, ale jednak nie. Oj, oj, oj. Najgorszy moment, żeby teraz jakoś wsiąść na niego. O ty k***a, szylistek odpadł. Może i nie. Na granicy, ale nogi jak amator, spuszczone do tyłu. Kurwa. Ten zawzięty atakuje. Nie odpuść. O! Dobra widzowie, my kończymy. Coś jakieś może wam spostrzeżenia opowiemy na temat tego, jak się jeździ na tych kolcach. Spajson, co powiesz? Jak ci się podobała jazda na kolcach? Co powiesz o jeździe na tych oponkach z tymi kolcami w takim terenie? No na tych kolcach to jakbyś pisał sobie kody. Nie, no jest trakcja zajebista, ale no trzeba uważać, bo wiesz, że gdzieś tam krzywdy sobie nie zrobić. Krzywdy sobie nie zrobić, bo jednak są ostre. Najgorzej też jak wyjedziesz na jakiś taki taką kamienistą drogę, to wtedy cię tam rzuca. Ogólnie na asfalcie, czy na jakiejś takiej twardej nawierzchni, to jest przewalone. Jakby no przyczepności nie ma, opona jest bardzo taka chwiejna, strasznie motocykl się chwieje, także od razu trzeba uciekać gdzieś na pobocze. No ale w przypadku takiego, czy jakiegoś błota, czy jakiś podjazd, który jest śliski, mimo że gdzieś tam ta opona czujesz, że się ślizga, to ona cały czas gryzie. Także jeśli o to chodzi, to jest no zajebiście, tak jak Spajson powiedział, trzeba uważać gdzieś tam po prostu przy wywrotkach, bo kurde, żeby gdzieś łapnie wpakować pod tą oponę, no bo źle to się może skończyć. Ale tak, no to na błotko, jako taki cheat, jak chcecie gdzieś tam, są warunki mega ciężkie, a chcecie konkretnie pojeździć, gdzieś tam nie chcecie się użerać z walką w tym błocie i tak dalej, to warto sobie założyć, fajnie można pojeździć, zarąbiście się wgryza, nawet gdzieś tam jak jechaliśmy po takiej mazi czy coś, to no motocykl mega pewnie się trzymał i można było sensownie coś poladać, także... No my jesteśmy zadowoleni, pierwszy raz w ogóle się poruszaliśmy na tych kolcach. Także pierwsza nasza styczność, no nie doczekaliśmy się niestety śniegu, żeby polatać na śniegu na tych kolcach. Dobra wariaty, dzięki za dzisiejsze oglądanie, wpadajcie w sekcję komentarzy, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszamy do naszego sklepu. Na ten moment możecie nasze bluzy, koszulki, gadżety kupić przez wiadomość, ale już niebawem, już myślę, że w styczniu uruchomimy dla was sklep ze wszystkimi naszymi produktami, także śledźcie uważnie. No i wbijajcie na pozostałe nasze social media. Dzięki.